Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie widzów telewizji polskiej, słuchaczy radiowej Jedynki. Zapraszam na program W Otwarte Karty, Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Czy polska polityka przestała już żyć tematem krajowego planu odbudowy? Co właściwie dzieje się w tej sprawie? Czy wobec oczywistych nacisków ze strony Niemiec strona polska uznała, że te środki stały się po prostu zakładnikiem polityki? O tę sprawę i wiele, wiele innych zapytam mojego zacnego gościa. A jest z nami minister do spraw Unii Europejskiej, pan Szymon Szynkowski-Welsenk. Panie ministrze, dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu, do Telewizji Polskiej, do Polskiego Radia. Dziękuję. Dobry wieczór, pani redaktor. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To dla mnie duża przyjemność i zaszczyt. To zaczynamy i zaczynamy ostro. Pierwsze pytanie, takie w otwarte karty. Panie ministrze, dostaniemy te pieniądze z KPO, czy nie dostaniemy? I poproszę bez takiej eleganckiej dyplomacji, czy po prostu one rzeczywiście do nas w końcu wpłyną? Jest tutaj. Kilka jeszcze elementów, które nie są zależne ani ode mnie, ani od rządu. Jest, są to elementy, które wymagają rozstrzygnięcia w Trybunale Konstytucyjnym. W tej chwili to tam została przez pana prezydenta odesłana ustawa o Sądzie Najwyższym, która można powiedzieć, że jest tym ostatnim elementem, elementem, który został oceniony przez Komisję Europejską jako wypełnienie ostateczne tzw. kamieni milowych związanych z wymiarem sprawiedliwości. Gdyby Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie orzekł konstytucyjność tej ustawy, myślę, że droga do tego, żeby pozyskać środki z Krajowego Planu Odbudowy jest otwarta. Na tym skupialiśmy nasze wysiłki, ale oczywiście nie wiemy, jaka będzie treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiemy też, jaki będzie dokładnie termin, choć ten planowany termin rozprawy jest skazany na 30 maja. Moją nadzieją jest, że przełom maja-czerwca to będzie moment, kiedy w tej sprawie Trybunał Konstytucyjny ostatecznie orzeknie chciałbym, żeby Trybunał Konstytucyjny ocenił tą ustawę jako konstytucyjną, bo tak mam przekonanie właśnie jej kształt wygląda, ale oczywiście ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Trybunału Konstytucyjnego. Na treść tej decyzji ani termin jej podjęcia nie mam żadnego wpływu. Właśnie, a ja tutaj chciałabym przytoczyć pańską wypowiedź, bo dwa tygodnie temu pan mówił tutaj właśnie krótki cytat. Mam takie poczucie, że Trybunał Konstytucyjny, choćby wnioskując z tego, jak Jakie terminy wyznaczył na przygotowanie opinii, raczej działa sprawnie. Właśnie, czyli właściwie Trybunał Konstytucyjny, jeśli orzeknie, to wszystkie instytucje unijne automatycznie te pieniądze wypłacą, bo, bo wielu, wielu jednak wątpi w taki obrót sprawy, a pan? Ja tą swoją opinię, którą nawet skorygowałbym dzisiaj, mówiąc, że nie raczej, tylko po prostu Trybunał Konstytucyjny, w mojej opinii, działa w tej sprawie sprawnie, opieram na terminach, jakie obserwuję działań Trybunału Konstytucyjnego, zestawiając to z pewną praktyką z przeszłości działań Trybunału Konstytucyjnego. Ale z przeszłości, a praktyka dzisiejsza wygląda tak, że trudno zebrać to 11-osobowe gremium. Dzisiaj praktyka wygląda tak, że wtedy, kiedy pan prezydent podjął decyzję o odesłaniu prewencyjnym projektu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego i skierował tam swój wniosek, po ogłoszeniu tego, że taką decyzję podejmie też trwało około półtora tygodnia, zanim ten wniosek trafił do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał konstytucyjny bardzo szybko poprosił strony postępowania różne, w tym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sejm, Prokuratura Generalnego o przesłanie swoich opinii w tej sprawie. To jest pewna normalna praktyka Trybunału Konstytucyjnego, ale termin wyznaczony był bardzo krótki, na tyle krótki, że część z tych opinii, także nasza opinii, opinia wpłynęła, mówię nasza, o opinii Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wpłynęła nieco po tym terminie, ona była dość obszerna, sam wniosek jest obszerny, a więc jej opinia była bogata w argumenty, obszerna w treści miała niemal 100 stron. Tam przedstawiliśmy nasze argumenty przemawiające na rzecz, naszym zdaniem, konstytucyjności tych rozwiązań. Natomiast to, że Trybunał w tej sprawie wyznaczył krótkie terminy, teraz już wyznaczył termin rozprawy, pokazuje, że Trybunał Konstytucyjny ma świadomość wagi tej sprawy i pani prezes Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie no, wskazała termin rozprawy. Jak rozumiem, to oznacza, że Trybunał Konstytucyjny jest zdeterminowany, żeby w tej sprawie sprawnie procedować. Inną kwestią jest dyskusja, ja ją obserwuję przez media co do różnych zdań w Trybunale Konstytucyjnym, ale ja nie chcę w żaden sposób się w tą dyskusję angażować. Ja obserwuję działania formalne Trybunału, a te są podejmowane na bardzo sprawnej tak, panie ministrze, a co z funduszami strukturalnymi, no i trzeba powiedzieć szeregiem jeszcze innych funduszy, no, którymi dysponują organy unijne, które mogą nam przekazać czy nie. Czy one także podlegają jakimś, no, krótko mówiąc, politycznym decyzjom? Jak pan to ocenia? Na dzień dzisiejszy nie widzę ryzyk dotyczących możliwości dalszego kontynu kontynuacji pozyskiwania funduszy europejskich dla Polski. To są ważne środki dla Polski. My jesteśmy oceniani w Unii Europejskiej jako jeden z tych krajów, który stosunkowo najsprawniej te środki wydaje, realizuje, rozlicza. Stosunkowo najniższe są zagrożenia, tak to oceniają instytucje europejskie różnego rodzaju nieprawidłowości. To jest zdecydowanie poniżej średniej unijnej, więc nie ma Dzisiaj żadnego powodu formalnego, prawnego, żeby te środki mogły być zagrożone. Natomiast, oczywiście, jest tak, że różnymi tendencjami w Unii Europejskiej, tymi, które widzieliśmy też na przykładzie dyskusji o Krajowym Planie Odbudowy, ja jestem zaniepokojony i to, że czasami polityka wkracza w miejsce, w którym powinny tą podstawą być ramy prawne, to jest tendencja niepokojąca, ale my staramy się jako rząd aktywnie na tą tendencję i zdecydowanie odpowiadać, broniąc polskiego interesu, wchodząc do tej Gry i pokazując nasze argumenty. No, przykładem tego, że można w tej sprawie być skutecznym, nawet jeśli głęboko się z instytucjami europejskimi nie zgadzamy, jest ostatnia decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości obniżająca kary nakładane na Polskę. Trudno oczywiście mieć tutaj satysfakcję. Te kary są niesprawiedliwe, od początku o tym mówiliśmy. Natomiast no, można by było przyjąć taką oto filozofię, że traktujemy kary jako niesprawiedliwe, krytykujemy je, ale niewiele w tej sprawie robimy, albo poza krytycznym stosunkiem działamy, w Wchodzimy w intensywny dialog, przedstawiamy nasze argumenty na tym niełatwym polu, gdzie spieramy się z instytucjami europejskimi, staramy się grać jak najskuteczniej. No i okazuje się, że kary jednak, nasze kary zostały obniżone o połowę, bo nasze argumenty zostały uznane. To jest bardzo mały krok, ale to pokazuje, że trzeba na to pole gry aktywnie wchodzić. Tak, to o tym jeszcze porozmawiam, ale ja chciałam dopytać Pana, z czego wynika Państwa taki optymistyczny... Właściwie dialog z Unią, jak Państwo mówią, bo i Pan Premier mówi, że te pieniądze wkrótce wpłyną. Pan minister osobiście też nas zapewniał, że te pieniądze jednak w Polsce będą. Zapewniał nieoczekiwanie także komisarz do spraw rolnictwa, Pan Janusz Wojciechowski, a tymczasem ciągle tych pieniędzy nie ma. Opozycja bije na alarm. Pani redaktor, Optymizm to jest może za dużo powiedziane, ja jestem raczej realistą w Ale naszych to, relacjach z to, to instytucjami tak, europejskimi. Z czego wynika Państwo przekonanie, że te pieniądze wpłyną jednak? To przekonanie, że jest na to szansa, wynika z kilku elementów. Po pierwsze, to jest wspólne zobowiązanie państw członkowskich, że zostanie utworzony mechanizm, z którego będą mogły wszystkie kraje Unii Europejskiej na równych prawach korzystać i trzeba się odwoływać do tych równych zasad i braku podwójnych standardów. To jest ten pierwszy zasadniczy element. Widzimy, że to bywa często relatywizowane, dlatego w dyskusji z Komisją Europejską wyjaśnialiśmy wielokrotnie, przedstawialiśmy nasze argumenty. W wielu przypadkach było to o tyle skuteczne, że przynosiło wolniej niż byśmy sobie tego życzyli, ale kolejno pewne rezultaty. W czerwcu zeszłego roku został zaakceptowany Krajowy Plan Odbudowy w kształcie, który jest czasami krytycznie przez opozycję oceniany, przez różne organizacje sędziowskie na przykład, które nawet zaskarżyły ten plan do sądu pierwszej instancji w Luksemburgu. Natomiast on został przez Radę Unii Europejskiej przyjęty, przez Komisję oczywiście również zaakceptowany. Ten pierwszy krok został wykonany. Następnie okazało się, że Komisja Europejska co do wykonania niektórych zobowiązań zgłaszania jeszcze pewne wątpliwości to próbował wyjaśnić pan prezydent swoimi propozycjami ustawy. Nie w pełni, jak się okazało, to Komisję Europejską usatysfakcjonowało, dlatego choć, że powstał pewien choć, impas. Choć na początku wydawało się, że sprawa została zamknięta, nawet załatwiona, bo potwierdzała to wówczas pani Ursula von der Leyen, która była w Polsce. W Zgadza w się? Rzeczywiście tak było, natomiast Późniejszych miesiącach Komisja Europejska wskazywała, że na etapie prac legislacyjnych do projektu ustawy zostały zgłoszone był po prostu szantaż pewne... dwóch niemieckich. Ten aspekt polityczny na pewno ma tutaj duże znaczenie. Myślę, że w tej sprawie to, że Komisja Europejska po pierwotnych deklaracjach, że ten projekt ustawy ją satysfakcjonuje, następnie to zdanie ewoluowało i zaczęła się odnosić do, tego, do tych elementów krytycznie, było, wynikało z dwóch powodów. Po pierwsze, na etapie legislacyjnym do ustawy zostały wprowadzone pewne poprawki, Komisja Europejska wykorzystała, można powiedzieć, ten pretekst, oceniła tak tą sytuację, że to była zmiana w stosunku do tego projektu. Pierwotnego projektu, który oceniała. To rzecz pierwsza. Rzecz druga to oczywiście polityczne naciski. My coraz więcej wiemy z czasem o kulisach tych politycznych nacisków, natomiast niewątpliwie miały one też wpływ na zachowanie Komisji Europejskiej i samej przewodniczącej Komisji Europejskiej. Powstał więc impas. No i teraz znowu staliśmy przed dylematem, czy przyglądać się temu, że ta sprawa utknęła w miejscu, czy też, i tutaj pan premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję, że trzeba podjąć kroki w celu przełamania tego impasu. I poprosił mnie. Można powiedzieć, zobowiązał mnie jako nowego ministra do spraw Unii Europejskiej, abym podjął się przełamania tego impasu, wszedł w intensywny dialog z Komisją Europejską, z jej przedstawicielami i dokonał uzgodnienia takiego, które będzie się mieścić w ramach konstytucji, nie będzie naruszało naszej suwerenności, a jednocześnie będzie wyjaśniało wątpliwości Komisji Europejskiej. To było bardzo trudne zadanie. To było kilkanaście spotkań, na niższym szczeblu i placach legislacyjnych spotkań, uzgodnień jeszcze więcej. Ale ostatecznie wypracowany. Przez polskich legislatorów, to chcę z całą stanowczością podkreślić, bo to tutaj był projekt napisany w Polsce, oczywiście w konsultacji i stałych negocjacjach z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Ten projekt został oceniony przez kolegium komisarzy jako wypełniający kamienie milowe z zakresu wymiaru sprawiedliwości. O ile nie zostaną do niego wprowadzone istotne zmiany, tak zaznaczyła to komisja. Potwierdziła nam również tą ocenę na piśmie. Więc mamy podstawy dzisiaj sądzić, że jeżeli ten projekt wszedłby w życie, a to zależy w tej chwili od treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego i terminu tego wyroku, to droga do złożenia wniosku i pozyskania tych pieniędzy będzie otwarta. Oczywiście z pełną świadomością kontekstu, że instytucje europejskie w tej sprawie w przeszłości nie zachowywały się w sposób, bym powiedział, w pełni fair czy w sposób uczciwy wobec naszego kraju, ale to nie zwalnia nas z obowiązku wchodzenia w intensywny dialog i walkę o te środki, które Polscy się nazywają. Leżą. Panie ministrze to może nie warto wyważać już uchylonych drzwi bo nie jest wykluczone że kazus Węgier może być symptomatyczny także w naszych sprawach rząd Węgier bowiem i Komisja Europejska osiągnęły techniczne porozumienie w sprawie pakietu reform sądownictwa jak to porozumienie czytać jak pan czyta to porozumienie No przypadek Węgier jest o tyle przypadkiem do którego nie do końca powinniśmy się w tej sprawie porównywać, że Węgry Lecie, no? są daleko za nami, jak chodzi o postęp w wypełnianiu w ogóle w tych uwarunkowań związanych z krajowym planem odbudowy. U nas można powiedzieć, że ta ścieżka została już w zdecydowanej większości wypełniona. W przypadku Węgier tych wątpliwości Komisji Europejskiej jeszcze do wyjaśnienia jest dużo, dużo więcej. My oczywiście też oceniamy krytycznie w wielu elementach to podejście instytucji europejskich do Węgier, natomiast skupiamy się na rozwiązaniu naszych spraw, walczymy o nasz interes. Węgrzy muszą walczyć o swój interes swoimi narzędziami wedle swojego planu politycznego. Tak, miniony tydzień też przyniósł informację o tym, że wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pan już ten wątek podniósł, wydał postanowienie, w którym właśnie obniżył kwotę kary pieniężnej nałożonej na Polskę z miliona do pięciuset tysięcy euro dziennie. Sprawa, co prawda, dotyczy systemu dyscyplinarnego sędziów. Ale co ona tak naprawdę pokazuje? Bo właściwie czy my mamy się z czego cieszyć? O, o co chodzi panie ministrze? Bo, bo musimy też pamiętać, że z drugiej strony przecież polski rząd wypełnił wszystkie zalecenia Tsue, a i tak mamy płacić. To pytanie do Pana proste, może najprostsze i dlatego takie oczywiste. Za co? Za co płacić? Nie ma tutaj powodów oczywiście do, nie tylko nadmiernej, ale w ogóle do radości czy satysfakcji, bo zgadzam się z oceną pani redaktor, kary nałożone tym środkiem tymczasowym są niesłuszne. One nie powinny być pobierane. One zresztą zostały ocenione przez Trybunał Konstytucyjny jako niekonstytucyjne, bo mogą być kary nakładane wyrokiem, ale w opinii Trybunału Konstytucyjnego nie może to być zastosowane, to nałożenie kar procedurą środka tymczasowego. Natomiast te kary w sposób faktyczny one zostały nałożone, nawet jeśli oceniamy je jako niezgodne z prawem unijnym i oceniane jako niekonstytucyjne. One w związku w związku z tym są naliczane, my je skarżymy w normalnej procedurze. Te skargi nie są uwzględniane, i w związku z tym te pieniądze są odciągane od tych pieniędzy, które Polsce się należą. Więc znowu staliśmy przed Ale tym dylematem, ten... który wspomniałem. Czy Pozostać tylko na polu krytyki, czy też walczyć o to, żeby nasze argumenty przedstawiać. Okazało się, że te argumenty przedstawiają. E, 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 rzeczywiście, ja skupiam się na tym, żeby raczej rozwiązywać problemy niż tylko je komentować. Uważam, że rola komentowania problemów jest rolą publicystów. to jest bardzo ważna rola rolą dziennikarzy. Natomiast rolą polityków jest raczej rozwiązywanie tych problemów, nawet jeżeli to pole jest bardzo trudne tej gry i nawet jeżeli części problemów się nie uda rozwiązać. Ale jeżeli nie będziemy próbować, no to mamy. Gwarancję, że żadnych z tych problemów się nie uda rozwiązać. Tutaj pewien element udało się rozwiązać, można powiedzieć, jakiś mały krok został wykonany. Nie ma powodów do radości. Jest to raczej dowód na to, że trzeba próbować dalej i tą ścieżkę kontynuować. Właśnie, ale czy to wszystko nie wydaje się Panu tak po prostu niedorzeczne? Przecież poruszamy się od jakiegoś już czasu, dłuższego nawet czasu, w oparach absurdu. Z jednej strony, CUE. Wkracza poza traktatowo w nieprzypisane Unii obszary, z drugiej stara się jednak egzekwować, i tutaj trzeba powiedzieć wprost niewirtualne pieniądze, prawdziwe pieniądze. I mówimy tu o, w końcu o milionach euro. KPO nie ma. A, a to my mamy płacić? Przecież to, to wszystko wygląda na kuriozum. Dla Pana także? Dla mnie również te tendencje, które obserwuję w Unii Europejskiej są delikatnie, rzecz ujmując, niepokojące, a jeżeli spojrzy się na to, jak na pewien proces postępujący w ostatnich latach, który bardzo by przyspieszył, to to jest nawet bardziej niż niepokojące i trzeba się temu twardo sprzeciwiać. Tam, gdzie tylko jest możliwe, Polska rzeczywiście twardo się sprzeciwia, a ma do tego, można powiedzieć, w tej chwili Nieco więcej narzędzi wynikających także z pozycji naszego kraju, która jest zdecydowanie mocniejsza niż jeszcze kilka lat temu, z różnych powodów. Tym najbardziej aktualnym powodem jest to, że dobrze wykorzystaliśmy okno szans, tak się czasami mówi, window of opportunity po angielsku. A więc weszliśmy w ten moment, kiedy okazało się, że Polska stawiała trafne diagnozy, jak chodzi o zagrożenie ze strony Rosji. W Te diagnozy nie wszyscy się wsłuchiwali w przeszłości. Niektórzy je kwestionowali, niektórzy je nawet wyśmiewali. Okazało się, że Polska w tej sprawie, rząd polski, politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli bardzo dużo racji. No i to sprawiło, że Polska zaczęła być zdecydowanie bardziej słuchana na forum europejskim, zaczęła nadawać ton różnym dyskusjom europejskim i my wykorzystaliśmy naprawdę dobrze ten moment, ale też byłoby wielką nieodpowiedzialnością, gdybyśmy nie wykorzystali w tak ważnym geopolitycznym momencie właśnie tej okazji. Po pierwsze, nasi liderzy działali tutaj niesłychanie aktywnie, od poziomu prezydenta, poprzez premiera, ministra spraw zagranicznych, pozostałych ministrów, e, wspierając Ukrainę na różnych forach, politycznie, militarnie. Przecież to polski prezydent, prezydent Andrzej Duda, e, powiedział jako pierwszy lider europejski o tym, że Ukraina powinna e, e, mieć możliwość wejścia do Unii Europejskiej. Dyskusja na ten temat trwała, na początku wydawało się to mało realistyczne, później przyłączyli się inni. To polscy premierzy, pan premier e, Morawiecki, Pan premier Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą, z premierem Janeszem Janszą, premierem Słowenii, pojechali w połowie marca jako pierwsi. jako pierwsi liderzy do Kijowa i można powiedzieć utorowali ten szlak wtedy oblężonego Kijowa. Kijowa, który wtedy nie było pewne, czy będzie w stanie obronić swoją niepodległość, a to ci liderzy dali ten sygnał. Później okazało się, że to Polska wysyła czołgi jako pierwsza w tej skali, wysyła inną broń, także tą produkowaną w Polsce. Okazało się, że to Polska walczy jako kraj najbardziej Bardziej aktywnie o sankcje. Te sankcje udaje nam się w wielu elementach wywalczyć, tam gdzie wydawało się to mało prawdopodobne. Przecież mowa o tym, że mają być sankcje na ropę, na początku wszyscy mówili absolutnie jest to niemożliwe. Okazało się, że później e, e, te sankcje zostały wprowadzone. To polski premier był krótko po agresji w Berlinie, tam żądał od Niemiec rzeczywistej pomocy i wysyłania broni. E, chwilę później okazało się, że Niemcy tą broń będą wysyłać. My zresztą cały czas mobilizujemy ich do tego, żeby wysyłali jej więcej. I tych przykładów można by podawać jeszcze dużo, tak, ale i... mówię o tym a... wszystkim, żeby pokazać, że aktywność polskiej dyplomacji wpisała się w ważny moment i my dobrze to wykorzystaliśmy. Tak samo działamy w innych sprawach na forum unijnym. Tam gdzie jest taka możliwość, wchodzimy w tą przestrzeń i staramy się przedstawiać nasze racje. To ja się zapytam w takim razie, dlaczego podpisaliśmy to połączenie praworządności z KPO? Dlaczego? Bo to może był ten błąd, ten zasadniczy błąd. Znaczy tu mamy Dwie osobne kwestie. Mamy z jednej strony ten tak zwany mechanizm warunkowości, tak. i na etapie, kiedy ten mechanizm był negocjowany w 2020 roku, my zrobiliśmy wszystko, żeby ten mechanizm warunkowości został ukształtowany w taki sposób, żeby nie można było w dowolny sposób, wedle niejasnych kryteriów, stosować go wobec jakiegokolwiek kraju, także wobec Polski, bo mieliśmy właśnie te wątpliwości. Ten mechanizm w konkluzjach Rady Europejskiej z grudnia 2020 roku inaczej, został przez nas tak ukształtowany, że nie można wybiórczo zastosować go wobec ym, jakiegoś kraju członkowskiego, dlatego że ma się wątpliwości, co tam się dzieje, no ale wobec Polski on jednak nie jest stosowany. Ten mechanizm, który, o którym była dyskusja, on nie jest stosowany. Natomiast inną sprawą jest krajowy plan odbudowy. Tutaj został ustanowiony pewien system związany z tymi tak zwanymi kamieniami yy, milowymi. I tu staliśmy przed wyborem, yy, czy w ten sposób skonstruowany system wejść, dając w ten sposób szansę na pozyskanie pieniędzy dla, Pol dla Polski i starać się no, w ramach niego walczyć o swoim, wiedząc, że ten system jest niedoskonały, czy też uznać, że ten system jest na tyle niedoskonały, że z niego nie będziemy korzystać, ale narażając się na zarzut, że jako jedyny kraj być może, a być może nie. raz z Węgrami na Wówczas przykład, które by się nie, na to zdecydowały, z tych pieniędzy nie skorzysta. Gdybyśmy z nich nie, nie spróbowali skorzystać, byłoby ta, byłoby, byłaby to, w mojej opinii, wielka też nieodpowiedzialność. My musimy próbować, musimy grać także w warunkach niekorzystnych o swoje. No i tutaj podjęliśmy tą próbę. To, że na razie ta próba jeszcze nie przyniosła ostatecznego rezultatu, to nie znaczy, że nie należy tej próby podejmować. Uważam, że w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, mając świadomość niedoskonałości tego mechanizmu, zresztą wiele innych krajów dzisiaj negocjujących również kamienie milowe, składających wnioski, też bardzo krytycznie ocenia ten mechanizm. Ale musimy próbować. Zawalczyć o pieniądze, które są pieniędzmi ważnymi w kryzysie, a które są na wyciągnięcie ręki, tylko wymaga jeszcze, że tak powiem, rzeczywistość od nas wykonania, mam nadzieję, tej niewielkiej drogi, żeby je pozyskać. To pójdźmy dalej, pani ministrze, jak już jesteśmy przy tych właśnie tematach kontrowersyjnych, związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, to chciałabym się pana też dopytać o to, na jakim etapie jest wyjaśnianie afery korupcyjnej w Parlamencie Europejskim. Co wiadomo, dokąd te tropy prowadzą. Krótko mówiąc, i co z odpowiedzialnością Europejskiej Partii Ludowej, bo, bo w końcu ona też istnieje w tym szeroko pojętym korupcyjnym układzie. Bardzo cieszę się, że pani dyrektor zadaje to pytanie. Dziękuję za to, bo mam wrażenie, że czasami z przestrzeni publicznej. Do, do, dopytam, panie ministrze, czy w takim razie Donald Tusk. Jako ówczesny szef Europejskiej Partii Ludowej mógł nie wiedzieć o szeregu nieprawidłowości, mógł nie wiedzieć o tym, co się wokół dzieje, mógł nie widzieć, nie słyszeć, krótko mówiąc być ślepy, głuchy. Czy to jest w ogóle możliwe? Moją rolą nie jest domniemywanie tego, czy to jest możliwe, czy nie, ale moją rolą jest domaganie się tego, żeby wątpliwości w tej sprawie zostały dogłębnie wyjaśnione, ponieważ wątpliwości w tej sprawie są bardzo Państwa poważne. W tej, w tej sprawie działają nasi eurodeputowani, też my na poziomie rządowym domagamy się bardziej transparentnych reguł funkcjonowania Parlamentu Europejskiego oraz europejskich rodzin politycznych, no ale oczywiście rolę tego, jaką odgrywało kierownictwo Europejskiej Partii Ludowej, w tym Donald Tusk, ta rola również powinna być w naszej opinii wyjaśniona. I jeżeli okazałoby się, że o tych zjawiskach kierownictwo wiedziało, no to w sposób oczywisty powinna być wyciągnięta odpowiedzialność, ale też powiem jasno: jeżeli nawet by okazało się, że kierownictwo nie wiedziało, to też niedobrze świadczy o kierownictwie formacji, w której zjawiska negatywne mają miejsce, a o nich na nie się, się nie wie, nie reaguje się na nie, nie wyciąga się wniosków. W tej sprawie niewątpliwie potrzebne jest działanie, bo instytucje europejskie na pewno. No, mocno, można powiedzieć, zaufanie zostało do nich nadwątlone i do, także do tych rodzin politycznych, których to dotyczy, także partii socjalistów I w Parlamencie pamiętać, Europejskim. to, kto inicjował całą sprawę śledztwa, tak? to byli śledczy niemieccy i policja belgijska to nie organy wewnętrzne, prawda, w ramach struktur Unii Europejskiej tak. działamy. tylko to były służby zewnętrzne. Tak, zgadza się. Natomiast tutaj jest rola instytucji europejskich, żeby nie tylko się w to włączyć, ale też na przyszłość stworzyć reguły, które uniemożliwią tego rodzaju nadużycia. Pani ministrze, to się jeszcze rozwija, bo twarzą afery stała się, była wiceszefowa Parlamentu Europejskiego, Ewa Kaili, z grupy, co prawda socjalistów, ale ona bardzo blisko współpracowała z Europejską Partią Ludową. Przed kilkoma dniami polityko podało, że że ona znowu podejrzewana jest o kolejne oszustwa. Tym razem chodzi o pobieranie środków za fikcyjne wyjazdy służbowe i też malwersacje związane z asystentami. Czy ten wątek pokazuje praktykę, krótko mówiąc, funkcjonowania Parlamentu Europejskiego i ich czołowych przedstawicieli, co by nie mówić? No to pokazuje, że nieprawidłowości nie są raczej incydentem, tylko mogą być bardziej powszechnym zjawiskiem. I to skłania do refleksji w ogóle, czy Parlament Europejski funkcjonuje na transparentnych zasadach, czy te zasady nie powinny być zmienione. Ja uważam, że powinny. Ten system musi być uszczelniony, musi być reakcja, bo inaczej obywatele nabiorą takiego przekonania, że ich reprezentanci w Parlamencie Europejskim nie reprezentują ich interesów, tylko albo swoje własne interesy, albo co gorsza jeszcze interesy jakichś aktorów zewnętrznych. Dzisiaj wiemy, kto jest głównym aktorem zewnętrznym zagrażającym Europie. Trzeba wyjaśnić też ten wątek, na ile Federacja Rosyjska mogła być zaangażowana we wpływanie na europosłów różnych frakcji w celu kształtowania decyzji parlamentu europejskiego w taki a nie inny sposób. A mówi się to o jest tym, że naszego bezpieczeństwa. Tropy tak prowadzą do Moskwy. Rzeczywiście tak? wydaje się to całkiem prawdopodobne, jednocześnie niesłychanie niebezpieczne, gdyby okazało się to prawdą, więc wymaga to bardzo aktywnego i dogłębnego wyjaśnienia. Bo też mówi się o tym, że w zasadzie mogą być niektórzy urzędnicy bezkarni, bo nie ma tej kontroli zewnętrznej społecznej. No, mam nadzieję, że wyborcy, bo wybory do Parlamentu Europejskiego już niebawem, to jest czerwiec przyszłego roku, później będzie wybierana nowa Komisja Europejska. Niezależnie od tego, co ustalą śledczy, że wyborcy też odpowiednio ocenią reakcję na tą sprawę i też tych polityków, czy te grupy polityczne, które nie zareagowały w sposób właściwy w tej sprawie, no ocenią przy urnie wyborczej. Mam tutaj rzeczywiście głęboką nadzieję na to, bo tak tak naprawdę jedyna realna zmiana w Parlamencie Europejskim możemy wprowadzać różne elementy uszczelniania systemu, trzeba prowadzić śledztwa, trzeba wyjaśniać, to bezwzględnie. Natomiast re, jedyna realna zmiana w Parlamencie Europejskim może nastąpić dzięki decyzjom wyborczym. Te wybory już niedługo, wszystko w rękach polskich i europejskich wyborców. Właśnie, no to porozmawiajmy teraz, panie ministrze, o słynnym 455. Taki cytat przytoczę, może. Polska do końca będzie sprzeciwiać się tym rozwiązaniom. Tak mówił sam Pan Minister kilka dni temu, ale właściwie w jaki sposób, co my możemy, jakie mamy instrumentaria instrumenty, jakie mamy, jakie mamy oręż krótko mówiąc w ręku. My na wszystkich, na wszystkich etapach prac dotychczasowych nad tymi rozwiązaniami, bo to nie jest jakiś jeden akt prawny, Fit for 55, tym sloganem nazywa się cały pakiet różnych aktów prawnych. Sprzeciwialiśmy się rozwiązaniom, w szczególności tym, które uderzają kosztami wprowadzanych zmian w zakresie polityki klimatycznej, przede wszystkim w najuboższych, bo to jest to główne zagrożenie. I w znaczącej części udało nam się pewne rozwiązania złagodzić w odniesieniu do tych grup. Natomiast prawdą jest, że całość tego pakietu pozostaje cały czas nie do zaakceptowania dla Polski. Polska głosowała i będzie głosować w, na różnych forach, czy w parlamencie europejskim. E, e, mówię tutaj o polskich eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości, bo wiemy, że niestety tak. eurodeputowani Europejskiej Partii Ludowej, czyli Platforma Obywatelska, także inni opozycyjni eurod eurodeputowani popierali te rozwiązania, Ale cała grupa co jest niesłychanie szkodliwe. Konserwatystów i reformatorów. Jest przeciw. Tak, to jest też wpływ polskich eurodeputowanych. Euro Natomiast niedobrze, że eurodeputowani z Polski z partii opozycyjnych wsparli te rozwiązania. Rząd w tej sprawie będzie przeciw, będzie starał się budować koalicję państw sprzeciwiających się tym rozwiązaniom. Czy to się uda? Zobaczymy. Trzeba tu być bardzo ostrożnym w ocenach, bo no niestety wśród szeregu rządów państw, z którymi rozmawiamy, te ideologiczne względy przeważają nad względami pragmatycznymi. Ja podchodzę do tego ze smutkiem i żalem, ale tak jest. Natomiast oczywiście do końca będzie walczyć o to, żeby rozwiązania, które nawet jeśli weszłyby w życie niekorzystne, nie uderzyły w najsłabszych. To jest nasz podstawowy cel. Tak, to dopytam jeszcze, jak Pan dzisiaj ocenia naszą siłę sprawczą? Czy, czy znajdziemy taką koalicję? Czy będziemy w, w stanie tak cokolwiek wstrzymać, zatrzymać? będąc jeszcze cały czas w procesie rozmów, nie byłoby dobre prognozować. Będę tu bardzo ostrożny. Sytuacja jest trudna, bo rzeczywiście jest wiele państw, które te rozwiązania popiera. Nam udało się część tych rozwiązań osłabić, tak jak mówię, na etapie A rozmów. To, mówi, to już że też to ważne. nie Mniej niż pierwotne założenia tych projektów przewidywały. To jest bardzo ważne. Natomiast cały czas to nie jest dla nas satysfakcjonujące, zobaczymy, rozmawiamy, budujemy koalicję państw i w tej sprawie będziemy do końca, tak jak mówię, walczyć o rozwiązania takie, które będą jak najmniej szkodliwe. Najlepiej, żeby one w ogóle nie weszły w życie. Nawet gdyby się okazało, że będzie do nich większość, Także nie uda nam się podjąć skutecznie próby powstrzymania wejścia w życie z tych rozwiązań. Musimy zrobić wszystko, żeby rozwiązania, które w ogóle wchodzą w różnych obszarach w życie, były jak najmniej szkodliwe, w szczególności dla tych, dla tych najuboższych. i O to mogę z całą stanowczością zapewnić. Zabiegamy na wszystkich poziomach negocjacyjnych, na których prowadzimy rozmowy w tej sprawie. A szansa na sukces? Jakaś się jawi? Dzisiaj byłoby przedwcześnie to oceniać. Jesteśmy cały czas w fazie rozmów. Panie ministrze, to też taki Kolejny problem z długiej listy niestety, bo wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości stawia taką tezę, że organy unijne działały opieszale. Stanowczo zareagował prezes Prawa i Sprawiedliwości pan Jarosław Kaczyński i Polska, powołując się na sytuację kryzysową, zamknęła granice. Negocjacje w sprawie właśnie zboża i innych produktów trwają, to ja chciałam Pana zapytać właśnie, co dalej, Panie Ministrze, czy rolnicy w Polsce mogą spać spokojnie? Rzeczywiście, my od momentu, w którym stało się jasne, że może wystąpić problem wynikający z różnych czynników, bo nie jest też tak, że dzisiejsze niskie ceny produktów rolnych, zboża są wynikiem tylko i wyłącznie importu dużej ilości zboża z Ukrainy. Te niskie ceny są na całym świecie, ale problem jest, my na niego od początku nie zamykaliśmy oczu i apelowaliśmy do instytucji europejskich, aby podjąć tutaj szybką reakcję akcje. Też rozmawialiśmy z naszymi sąsiadami, z krajami sąsiadującymi z Ukrainą, które też potwierdzały, że u nich podobny problem występuje. Kiedy okazało się, że ze strony instytucji europejskich podczas tych kontaktów na poziomie ministerstw rolnictwa nie było satysfakcjonującej reakcji, pan premier Mateusz Morawiecki z jego inicjatywy został skierowany list pięciu premierów państw unijnych, czyli Polski, Bułgarii, Rumunii, Węgier i Słowacji do przewodniczącej Komisji Europejskiej, aby Komisja Europejska pilnie podjęła w tej sprawie działania jak najdalej idące włącznie z możliwym nałożeniem ceł i kontyngentów. Kiedy i na ten list, na ten apel nie było odpowiedzi, Polska uznała, że dalej czekać nie można i wprowadziła jednostronnie bardzo restrykcyjny, bardzo daleko idący, można powiedzieć, najdalej idący środek, jaki leżał w naszej gestii. I za Polską poszli i... e... następni. Za Polską Słowacją, bo to w zasadzie w bardzo podobnym czasie te dwa kraje wprowadziły następnie Węgry, e, 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 poszli inni, dlatego że inne kraje zobaczyły. No, że na reakcję organów europejskich w krótkim okresie czasu nie ma co liczyć. Wtedy okazało się, że bardzo szybko instytucje europejskie przystąpiły do rozmów, e, e, zgłosiły swoją otwartość na zastosowanie różnych rozwiązań. I my dzisiaj oczywiście roz, rozmawiamy o zastosowaniu tych rozwiązań na poziomie europejskim. Byłoby najlepiej, gdyby te rozwiązania były zastosowane na poziomie europejskim, ale skoro brakowało tutaj szybkiego działania, no to polski rząd podjął to szybkie działanie. Można powiedzieć, przyspieszył, mam nadzieję, też reakcję instytucji europejskich. Europejskich. Dzisiaj negocjujemy z instytucjami europejskimi. Jaki charakter działań po ich stronie powinien zostać podjęty. Pewne propozycje w dobrą stronę idące, ale niewystarczające cały czas zostały złożone nam w tych rozmowach. Negocjujemy, żeby to były środki, które rzeczywiście ochronią polskich rolników. Eee, dzisiaj tą ochroną jest z jednej strony jednostronnie wprowadzony przez e, zakaz przez Polskę, z drugiej strony dopłaty e, do uprawy, które zagwarantował polski rząd do pszenicy, ale także do. E, Innych produktów rolnych, z jeszcze innej strony dopłaty do nawozów, jeszcze jeden element to są kredyty płynnościowe. Tymi różnymi środkami staramy się ustabilizować sytuację polskich rolników, jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić, i wydaje się, że na ten moment, w tym średniookresowym czasie, sytuację można uznać za ustabilizowaną, co nie znaczy, że rozwiązaną. Dlatego rozmawiamy z rolnikami ze stroną ukraińską i z Komisją Europejską o rozwiązaniu długookresowym. Tak to, panie ministrze, to doprecyzujmy może kiedy zostaną uruchomione te unijne fundusze, unijne fundusze, które mają tak naprawdę złagodzić skutki tego kryzysu zbożowego w Polsce, bo słowa krytyki płyną i nie tylko ze strony opozycji, ale płyną także ze strony rolników pod adresem komisarza do spraw rolnictwa, pana Janusza Wojciechowskiego, reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość. Euro, do, eurodeputowanego właśnie Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, i, pu, i domagają się ci protestujący czy, czy krytycznie oceniający działania komisarza, o, domagają się dymisji, krótko mówiąc. Co pan na to. W przeszłości eurodeputowanego, ja, a, 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 dzisiaj komisarz, tak, komisarz Wojciechowski komisarza. oczywiście jest siłą rzeczy, jednym z 27 członków Komisji Europejskiej, i w ramach tych. Okoliczności tego kontekstu bardzo trudnego, w którym działa, wiem, że stara się zrobić wiele. Żeby nie powiedzieć wszystko, choć mnie to trudno oceniać, bo myślę, że to mogą oceniać specjaliści Ale pan, zajmujący pan, pan się rolnictwem. Pan jednak spraw unijnych widzi z bliska, więc łatwiej jest pomóc. Panu żeby pomóc rozwiązać ten problem, istotne fundusze zostały już przez Komisję Europejską przeznaczone na pomoc polskim rolnikom. Została też podjęta decyzja o zwiększeniu możliwości wsparcia ze strony państwa polskiego, bo przypominam, że w ramach wspólnej polityki rolnej państwo też nie może dowolnie dotować rolnictwa, tylko tego rodzaju Pomoc musi być notyfikowana Komisji Europejskiej. Dzięki też zaangażowaniu komisarza Wojciechowskiego ta pomoc może być znacząca ze strony państwa polskiego, bo Komisja Europejska zgadza się na to, żeby państwo tutaj weszło z bardziej aktywną pomocą. Czy to jest wszystko, co można było zrobić? Pewnie ktoś za kilka lat będzie mógł to ocenić. Dzisiaj my na aktywną działalność w tej sprawie komisarza Wojciechowskiego możemy liczyć, co nie znaczy, że jest on w stanie rozwiązać w sposób cudowny czarodziejską różdżką wszystkie problemy. Jest jednym z 27 członków Komisji Europejskiej, a Komisja Europejska jako całość w tej sprawie rzeczywiście nie działa wystarczająco szybko, tak jakbyśmy tego oczekiwali. Ale wtedy, kiedy wkracza, można powiedzieć, do tej dyskusji, do tych działań polski rząd, to okazuje się, że Komisja Europejska przyspiesza. Jestem tutaj bardzo umiarkowanym optymistą, ale liczę na to, że organy europejskie w tej sprawie też wyciągną wnioski i w tej chwili podejmą szybciej decyzję, a na przyszłość też w odniesieniu do różnych innych kryzysów, które w przyszłości przecież mogą nastąpić, no nie powtórzą błędów z przeszłości, wiemy jak było z pandemią. Tam też instytucje europejskie działały, wiele, wiele osób to tak ocenia, w sposób spóźniony. Instytucje europejskie, jeżeli mają reprezentować interes wspólnoty europejskiej, powinny reagować szybko. Państwa narodowe bardzo często je wyprzedzają, to też swoją drogą jest dowód na to, że to państwa narodowe bardzo często są tym głównym punktem odniesienia, jak chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom, a więc w dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej to jest też ważny sygnał, że my musimy cały czas odwoływać się do roli państw e, narodowych, co nie zmienia faktu, że od instytucji europejskich powinniśmy oczekiwać. I te oczekiwania są, aby one sprawnie działały. Jeżeli nie działają sprawnie, mobilizujemy je do takiego działania. Pańskim zdaniem nie ma podstaw do tego, żeby zmuszać czy nawoływać komisarza Wojciechowskiego do dymisji? W mojej opinii nie ma takich podstaw. No to są polityczne działania, Pańskim zdaniem? Oceniam, że komisarz Wojciechowski w tym zakresie możliwości, które posiada, zrobił już bardzo dużo i mam dużą też nadzieję, że będzie w stanie nam jeszcze w następnych, że tak powiem, działaniach też aktywnie pomagać. Ale przypominam, że jego rola jest bardzo trudna. Po pierwsze, dlatego, że jest, tak jak już mówiłem, jednym z członków Komisji Europejskiej, ale też, że komisarze Unii Europejskiej mają narzucony pewien go Gorset, można powiedzieć neutralności również przepisami e, prawnymi. Więc on oczywiście wspiera Polskę e, jako komisarz odpowiedzialny za rolnictwo, jako Polak, ale jako komisarz europejski musi zachowywać zgodnie też z prawem pewne normy obiektywności. W tym niełatwym gorsecie robi naprawdę dużo, żeby Polsce pomóc. Zaprosimy pana komisarza i dowiemy się, ile zrobił. E, panie ministrze, jeszcze jeden trudny temat, bo jednocześnie z wielu krajów Unii, co by nie mówić, słychać głos o potrzebie wypracowania jakiegoś kom kompromisu z Rosją czy jakiegoś porozumienia z Rosją. Są także analitycy, którzy mówią, że właśnie następuje takie znużenie tematem wojny. Ja chciałam pana zapytać, jak szeroki jest to front znużenia albo jak on jest niebezpieczny, jak pan to dzisiaj z perspektywy polskiej ocenia? Na pewno jest bardzo niebezpieczny. Natomiast na szczęście dzięki działaniom też polskiej dyplomacji nie jest tak szeroki, jak mógłby być, gdybyśmy tych działań nie podejmowali. Ja też mogę o tym powiedzieć. Trochę z własnego doświadczenia, bo byłem, można powiedzieć, małym trybikiem uzupełniającym jeszcze w czasach moich aktywności w Ministerstwie Spraw Zagranicznych tą ofensywę polską dyplomatyczną po ataku Rosji na Ukrainę. Wtedy, kiedy działał bardzo aktywnie prezydent, premier, ministrowie, moją rolą jako wiceministra ówczesnego spraw zagranicznych też było odwiedzanie zachodnich krajów Unii Europejskiej i apelowanie tam, jak najdalej idącą pomoc, informowanie, jak w tej chwili zmieniła się geopolityczna rzeczywistość w związku z tym atakiem, jak wyglądają zagrożenia, docieranie także do opinii publicznej z tymi informacjami, i rzeczywiście w, po tej agresji ja odwiedziłem w bardzo krótkim okresie czasu kilkanaście stolic, właśnie z takim zadaniem. Obserwowałem to wyzwanie, jakim jest właśnie, można powiedzieć, już w szczególności, kiedy mijały tygodnie, pewne znużenie opinii publicznej czy klasy politycznej problemami. Związanymi z wojną, wysokie ceny energii, inflacja to wszystko oswojenie dotyka oczywiście, ale też oswojenie wojny. się nawet z tymi obrazami, które na początku szokują, a Później niestety, to jest też część natury ludzkiej, prawda, że jest pewien ten element oswojenia się również z okrucieństwami. Nie mogliśmy na to pozwolić, bo to jest też kwestia nie tylko naszego moralnego obowiązku wobec Ukrainy, wsparcia naszych sąsiadów, ale też naszego bezpieczeństwa. Jeżeli przyzwyczajimy się do tego, że można stosować agresję, ludobójstwo jako narzędzie uprawiania polityki międzynarodowej, to oznacza, że za chwilę tą ofiarą mogą być państwa bałtyckie, a być może kiedyś w przyszłości, tak jak mówił to świętej pamięci Lech Kaczyński, obiektem agresji może być Polska, na to nie możemy pozwolić, w związku z tym musimy budzić sumienia, musimy budzić polityków, wytrącać ich z letargu, mobilizować do działania. I dzisiaj jest oczywiście ten element znużenia, ale on cały czas jest elementem marginalnym on cały czas nie obejmuje szerokich grup społecznych i cały czas przede wszystkim nie zaraził klasy politycznej, co byłoby niezmiernie niebezpieczne. Rola w tym duża, różnych czynników, ale polska dyplomacja w tej sprawie też ma swój udział. Panie Ministrze, to chciałam tak na zakończenie trochę podsumować, bo, bo mówimy o sprawach arcyważnych. Ta lista była długa. Na koniec powiedzmy wprost. Polska nie należy do elitarnego klubu w Unii Europejskiej, mile widzianego, zapraszanego na tak zwane rozmowy do ekskluzywnych hoteli. Krótko mówiąc, nie należą Państwo do takiego bliskiego kręgu, Towarzyskiego, gdzie być może wiele ważnych tematów się rozważa, dywaguje się, jak postępować. Czy najbliższe wybory, bo pan minister już o tym wspomniał, do Parlamentu Europejskiego, stwarzają jakąś szansę, taką zbudują konstrukcję, która zmusi pewne, czy wymusi pewne zmiany w Unii Europejskiej, która ją tę konstrukcję, taką betonową, trochę rozsadzi? Ja może nieco zaskoczę panią redaktor, ale patrzę na to trochę inaczej. Uważam, że dzisiaj Polska należy właśnie do grupy krajów, które będą decydować, mam taką głęboką nadzieję, ale też przekonanie o tym, jak ukształtuje się przyszłość Unii Europejskiej, o tym A jak ta Europejska? przyszłość i Europy. O tym, jak ta przyszłość może się ukształtować, mówił pan premier Mateusz Morawiecki w Heidelbergu. A takie kompleksowe, szerokie wystąpienie pokazujące, jakie zagrożenia dzisiaj czyhają na, na, na Unię Europejską i Europę, ale też jakie jest możliwe rozwiązanie, jaka jest nasza wizja i spojrzenie, co powinniśmy zrobić, żeby Europa była silna, miała przed sobą świetlaną przyszłość. Dzisiaj Poprzez właśnie tą zmieniającą się sytuację geopolityczną, polski głos jest słuchany dużo bardziej niż było to jeszcze kilka lat temu, ale oczywiście jeszcze w stosunkowo e, e, niewielkiej ilości spraw. E, w konkluzjach Rady Europejskiej bardzo często okazuje się, że to Polska nadaje ten główny ton. Inni, można powiedzieć, ci, którzy dawniej uchodzili za ten elitarny klub, próbują jakoś zmieniać ten kształt konkluzji, który nadaje Polska. Mam takie przekonanie, że ta sytuacja będzie ewoluować w tym kierunku. Jestem pełen nadziei, że wybory do Parlamentu Europejskiego, nowy kształt Komisji Europejskiej będą kolejnym, może na razie niewielkim, ale krokiem do tego, żeby w perspektywie 5-10-15 lat ten środek ciężkości podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, decyzji, które leżą w interesie obywateli polskich, ale też, obywateli innych krajów, żeby ten środek ciężkości leżał właśnie w naszym regionie. Liderem tego regionu może być Polska, liderem tego regionu jest Polska. Chcemy w tym uczestniczyć, nadawać ten ton i jesteśmy do tego gotowi. Czyli krótko mówiąc, Unia Europejska potrzebuje reform no... Ona potrzebuje po to, żeby przetrwać. Unia Europejska potrzebuje na pewno zmian, potrzebuje innego myślenia, potrzebuje refleksji, potrzebuje też determinacji obywateli, którzy muszą opowiedzieć się za wizją inną niż ta dotychczas realizowana. Myślę, że wiel, wiele społeczeństw do tego dojrzewa. Do, do, dojrzewa do tego, choć powoli, też klasa polityczna. Eee, oczywiście. Jesteśmy dzisiaj w niełatwej rzeczywistości, ale z dużą determinacją i przekonaniem o tym, że możemy odnieść sukces, trzeba walczyć o ten przyszły sukces silnej Polski w silnej Europie. Panie Ministrze, bardzo dziękuję za ten optymistyczny akcent na zakończenie. Dziękuję Panu za tę analizę relacji Polska-Bruksela. Bardzo dziękuję za, za Pański komentarz do tych ważnych, a nawet jak powiedziałam, arcyważnych spraw, problemów. Dziękuję do, pani redaktor. Do, to do zobaczenia wkrótce. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dziękuję, że byli państwo z nami. I oczywiście zapraszam za tydzień, w czwartek o 21.00 znowu będę na państwa czekała. Spokojnego wieczoru i do zobaczenia. Dziękuję.